Polonia Reszno ma nowego trenera. Został nim Łukasz Konieczny. Dzisiaj zadamy mu parę pytań odnośnie współpracy z nowym zespołem. Jak odnajduje się pan na stanowisku trenera pierwszego zespołu Polonii 1912 Reszno? Złapał już pan taki dobry kontakt też z zawodnikami? Myślę, że adaptacja nie przebiegnie jak w długim czasie. Jestem w tym klubie od roku, zdążyłem poznać wszystkich dużo wcześniej, także nie ma z tym żadnego problemu. A czego pan oczekuje od zespołu? Przede wszystkim zaangażowania. Mamy cel awansować do trzeciej ligi w końcu. Przez te 3 ostatnie lata się tego nie udało wykonać. Skład za bardzo się nie zmieni. Oczywiście będą jakieś ubytki, dojdą zdolni juniorzy i myślę, że nie jesteśmy na straconej pozycji. Będą też jakieś zmiany w sposobie gry? Gdzieś jakaś taka nowa strategia? Tak, planuję wprowadzić swój model gry. Będzie troszeczkę różnił się od tego, który był stosowany dotychczas. I myślę, że będzie to widoczne na boisku. Oprócz wejścia do trzeciej ligi, postawił sobie pan jeszcze jakiś cel albo przed zawodnikami? Myślę, że oprócz takiego celu drużynowego, każdy w tych niższych ligach też pracuje na swoją przyszłość. Chłopacy są ambitni i każdy na pewno chciałby zrobić karierę piłkarską, także oprócz celu drużynowego każdy ma swoje indywidualne i myślę, że uda nam się wypromować niejednego zawodnika w Lesznie. A pierwsze treningi już za wami, jak z formą? Wszystko dobrze przebiega? Tak, zaangażowanie jest duże, zawodnicy chętnie trenują, chcą grać w Polonii Leszno, nie ma żadnych problemów póki co i oby tak dalej było. Pozostaje mi życzyć tylko tych sukcesów. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo.